Ciao tutti, z tej strony SpaceCat. Dzisiaj mamy bardzo wyjątkowy odcinek z racji tego, że miksujemy m.in. reprezentanta Eurowizji, X Factor, nie wiem czy dłużej muszę przedstawiać, Michał Szpak na traczku Molheada i Kozy oraz Adiego Nowaka. Opio zajmiemy się dzisiaj miksem, a przedyskutujemy sobie vocal stack, który powstał u Michała Szpaka, jego vocal chain. Myślę, że to będzie gwóźdź programu dzisiejszego. Kozy wokalami się już zajmowaliśmy, także pokrótce napomknę tylko co i jak. Będzie trochę na temat efektu vibrato z Autotune Pro, który mogliście usłyszeć między innymi u Liliachtiego na kawałku Poland albo na albumie Let's Start Here. No i tak, płyta Molheada i Kozy Kurz dostępna już na kanale Dyspensy oraz na socjalach, na Spotify'u, Tidalu i generalnie wszędzie. Wbijajcie do nich na stronkę, kupcie płyty, zostawcie hajs swojej starej. A teraz przejdziemy sobie do kwestii związanej z bitem. W zasadzie tylko krótko napomknę to, w jaki sposób ten beat był budowany. Myślę, że nie trzeba tutaj bardzo się będzie jakoś rozdrabniać. Pierwszą z rzeczy jest są bębny, na których mamy mój ulubiony analog saturation processor Harmonix. Dyskutowaliśmy na jego temat. Dostałem tutaj od Molheada grupę, która brzmiała już na tyle ciekawie i na tyle fajnie były obrobione te bębny na całej grupie, że zdecydowałem, że nie będę ich rozczłonowywał po prostu. One nawet gdzieś tu powinny być po lewej stronie. Chyba nie, chyba po prostu tak, są osobno. Coś tam się takiego zadziało na grupie, że nie chciałem z tego rezygnować. Po prostu podbiłem delikatnie transienty tą wtyczką, zdjąłem. To było strasznie głośne. Ten dźwięk z werbla. Tu jest druga wartość harmoniczna stopy. I tutaj też chciałem troszeczkę podziałać z tym werblem. I to są całe drumsy. Jeżeli chodzi o basik, on już tak jak słyszymy jest sidechainowany, zostało to zrobione przez Antka, wobec czego marginalne dosłownie wzmocnienie tego basu, jeżeli chodzi o harmonikę, sample został potraktowany nieco saturatorem z British Class A. Dodatkowo zadziała się tu delikatna korekcja, trochę więcej środka, trochę mniej góry. Tutaj z kolei został zaaplikowany high pass, żeby zmieścić trochę więcej stopy, trochę więcej dołu. Tutaj podobny zabieg z tym, że dużo więcej góry, trochę tego drive'u z British Class A i to samo, czyli miejsce na dół, na całej sumie. Również Harmonix już bardziej w formie kleju i saturacji oraz mid, high, ścięcie dołów. Nena robi jedno. I to jest cały bicik. Więc teraz myślę, że możemy sobie przejść już spokojnie do meritum tego odcinka, czyli zaopiekujemy się panem Michałem. U pana Michała dużo pracy było na samym etapie vocal stacku. Co chcę przez to powiedzieć? Jest dość dużo harmonii, które trzeba było delikatnie uporządkować względem siebie, przede wszystkim głośnością panoramy, zobaczyć co na nich jest,
One są tutaj potytułowane central, tercja w dół, tercja w górę, wobble, oktawa w górę. I tam w zasadzie odbywały się tylko zabiegi tercjowe. Może gdzieś są jakieś kwinty później, natomiast ten stack głównie był oparty na takim akordzie. Tam jest F moll, z tego co pamiętam. F dur? Nie. F moll. Więc to po prostu był F moll z prymy tercji i oktawy w większość miejsc. Tutaj już na przykład jest. Wygląda to w ten sposób. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. Kiedy pada to leje, ty nie możesz. Więc tutaj to jest ta. To oblique. To są chyba harmonie, które się poprawnie nazywają oblique harmonies. Unlike parallel, czyli podążające względem siebie cały czas tak samo. Oblique są zbudowane w taki sposób, że miejscami ten wyższy dźwięk pozostaje w unisono z niższym, natomiast w niektórych fragmentach, przy niektórych frazach on się podwyższa, tworząc nam taką dość ciekawą mozaikę harmoniczną. Nie jest to takie prostolinijne i nudne w tym przypadku. Fajnie, jeżeli te linie po prostu czasami się schodzą, czasami rozchodzą. Jest tutaj, nie została złamana ta zasada pod tytułem nie powinniśmy, nie, te linie harmoniczne nie powinny się krzyżować, więc to jest bardzo, są bardzo fajnie wybudowane staki harmoniczne, bardzo przemyślane. Tutaj jest stack. Tutaj jest stack samych oktawek. One są rozpanoramowane po części, już sobie zobaczymy. A nie, one zostały spanoramowane wcześniej. Ok, to też jest kolejne ułatwienie. Na którejś z nich został wgrany od razu chorus, wobec czego to są oktawki. Pierwszy opium. One z prymą brzmią, tak? Pierwszy opium. Musisz to objąć. To jest jak pierwszy tak. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. Tutaj na samym końcu jeszcze powstało coś takiego. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. Kiedy pada to leje, ty nie możesz mnie dotknąć. Widzę duszę przez. Ta końcówka to jest też oktawa, tylko została jakby przyciśnięta faktycznie do ściany. Wiadomo, w stakach harmonicznych może działać nie tylko wysokością dźwięku, ale i natężeniem, budując przestrzeń, kreując dynamikę w utworze. Także w tym konkretnym przypadku Michał wykazał się mega, mega kreatywnością, jeżeli chodzi o budowanie po prostu przestrzeni w refrenie. Jest to w sumie chyba jeden z najfajniejszych, albo w ogóle najfajniejszy refren, który miksowałem ever. I tutaj pozwolę sobie wreszcie dotrzeć do tego, na co wszyscy czekają, ponieważ jak wyszło Poland Lili Achtiego, zauważyłem, że żaden z tych remiksów, ale autentycznie żaden z tych remiksów nie wykminił tego, że na samym końcu autotune jest vibrato. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ludzie kurwa są głusi w mainstreamie w tym kraju. Ciężko powiedzieć. Natomiast nie było tego tutaj. To jest tuniarz. Tuniarz taki, z którego korzystam ze względu na jego charakterystyczną barwę i polecam zdecydowanie tego Antaresika wszystkim. I chodzi mi dokładnie o to.
bez efektu. Czyli jest to efekt wprowadzony post-correction. Mamy korekcję na w miarę szybkim, natomiast nie ekstremalnym ustawieniu, nie takim jak, nie wiem, 0 czy 1. To nie jest typowy T-Pain. I dopiero za nim jest ustawiony vibrato. Modulacja vibrato naturalnie odbywa się sinusoidą, aczkolwiek można jeszcze kwadrat, który jest hardkorowy i mniej naturalny ząb. Najlepiej odpowiadał tutaj po prostu sine wave. To nie są duże parametry, w miarę spokojny rate. Nie chcieliśmy go też wykręcać na maksa. Taki sam efekt de facto, jeżeli posiadacie wtyczkę, która no, na której nie ma czegoś takiego, nie ma jakby efektu vibrato, który możecie sobie dostroić, można zrobić na przykład zwykłym chorusem, tak na dobrą sprawę. Tylko tu jest tak? Tak samo, jeżeli korzystacie z Wavesum, można to zrobić wtyczką, która się nazywa Mondo Mod. Tam jest w zasadzie Mondo Mod robi to, w gruncie rzeczy powiedziałbym, że najfajniej z tych wszystkich rzeczy, aczkolwiek no ja niestety z Wavesami jest trochę kosa. Upgrade plan, w sensie update plan, extortion plan, tak. Ale jeżeli ktoś korzysta z Wavesów, to that's the way to go. W sumie za to kochałem te wtyczki, jeszcze jak z nich korzystałem kiedyś, że jest takich dużo one-stop shopów, gdzie po prostu można zrobić wszystko naraz. Kwestia autotuna u Michała Szpaka to nie jest kwestia fałszowania, chciałbym to zaznaczyć, tylko jest to kwestia efektu, po prostu, który chcieliśmy wyciągnąć, chcieliśmy zrobić płaski, opioidalny, playboy kartiowy efekt. To jest tutaj dla efektu. Michał Szpak nie jest osobą, która autotuna bynajmniej potrzebuje, więc to tylko warto byłoby zaznaczyć wszystkim tym, którzy zaczną się psioczyć, że to wiesz, jest autotune i tak dalej. Who doesn't use autotune today either ways? Na samym końcu warto jeszcze wspomnieć o tym reverbie, który jest tutaj użyty miejscami dokładnie na przykład tu. Ice Spice. Kiedyś korzystałem w celu takiego ulodowacenia wokalu presetu z Guitar Rig, który się nazywa Clean Cave. Bardzo polecam, jeżeli chodzi o takie naprawdę długie, niekończące się reverby, ten konkretny zabieg. No i to jest cały vocal stack Michała i wszystkie harmonie. Teraz, jeżeli chodzi o jego obróbkę, bo to też jest, myślę, że dość istotny aspekt. Wszystko wlatuje Boss 910 na samym początku. Są katy. To było nagrywane na telefonkę CU29? What's that face? Tak. Te wokale były nagrywane na telefonkę CU29. Z tej racji lampy akurat po prostu zgrały się tak, te harmoniki, że na prymie było bardzo dużo. Bardzo duże miejsce. Również chciałem się pozbyć trochę tego. Tak. Potem jest de-essing,
cymbał, coś co dla mnie po prostu dobrze brzmi. To jest jak pierwszy opium. Krótki cyfrowy kompresor. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. Mixer amp, czyli harmonika, więcej ścięcia tego. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. To po prostu ze względu na lampę, to nie jest do końca przez złe dopasowanie mikrofonu, nie używałbym tutaj takich agresywnych stwierdzeń, tylko po prostu też chciałem ten wokal, ze względu na vocal stack, odchudzić, bo często lubią się po prostu te wartości nawarstwiać przy dużej ilości. Kanał saturacyjny z kompresją równoległą Harmonix, to już przerabialiśmy u mnie kilka razy, jest to absolutnie rzecz, z której uwielbiam korzystać, wypycha wokal do przodu, nadaje mu definicji. Reverbik, tutaj reverbik jest taki, czyli talerz z lekkim ping-pongiem, krótki, 1/8 wartość, 1/8 taktu. Podbite trochę. Pierwszy opium. Musisz to objąć. Tego zdjęte trochę. To jest jak pierwszy opium. Musisz to objąć. Tego dające taki reverb generalnie w tych okolicach, szczególnie taki plate'owy, brzmi mi najciekawiej. Staram się nie dodawać góry w reverbie, raczej ona nic specjalnie nie wnosi pomiędzy frazami, a wokale zaczynają dość mocno syczeć, wobec czego nach. Delay, Echo Boy na 1/4, za nią reverbik, stokowy reverb z Pro Toolsa, może to być jakikolwiek stack delayowo-reverbowy typu Valhalla. To w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia. Oczywiście te wszystkie wtyczki się sobą różnią, natomiast to połączenie to jest takie moje trochę go-to i teraz to wszystko z folderu MSZ Audio razem z saturatorem, który w zasadzie SP Satur, gdzie skąd to jest? Aha! Czyli to jest równoległa saturacja biegnąca z tam. Widzisz, że zapominam, jak zbudowałem swój projekt. To jest jeszcze coś takiego. To jest jak pierwszy musisz to objąć, kiedy pada to lej. To jest wprowadzone stricte na oktawki i tercje, gdzie po prostu ze względu na wysokość jest troszeczkę, postarałem się wzmocnić ten sygnał Devil Lockiem. And that'll be it. I teraz jakby suma tego wszystkiego, kolejna, tak na dobrą sprawę wygląda w ten sposób, bo to jest suma jakby po wysyłkach. Znowu jest to wycięte trochę dołu i trochę drugiej harmoniki ze względu na ilość po prostu energii, która została tam dodana przez kompresję i tak dalej. Saturacja, modeler ustawiony na Sony C800G. Bardzo chciałbym z tego mikrofonu kiedyś skorzystać, natomiast on został zamieniony chyba na C100 Soniacza. Co prawda nie kosztuje już 10 tysięcy euro, tak jak jego poprzednik, tylko 1000, ale robi sam ten checkout. AVOX, Sibyl, czyli kolejny DSR, zawsze lepiej, trochę mniej, a kilka razy niż raz agresywniej. Teraz to jest jak pierwszy musisz to chciałem trochę mniej tych dwóch rzeczy. To jest jak pierwszy opium, musisz to objąć. W popowych wokalach, które mają mieć przestrzeń, lush, fairy, zazwyczaj korzystam z jednego z takich, takie końcowe pchnięcie wokalu, to delikatny multiband, a raczej stronie od multibandu na wokalach.
to nie jest zabieg, który jest do końca safe, natomiast w miejscu, w którym on ma konkurować z bitem, a takie nagrania czasami się zdarzają, bardziej pop, korzystam właśnie z multibandu. Ładnego Nowaka też był multiband, tylko już Ozone, trochę mniej fetowy, mniej kolorowy. Kolejny DSR. I tutaj side multiband. To jest jak pierwszy opium, musisz to objąć, kiedy pada to lewo. Widzę, że tu też zabieg zadział się na bokach. To jest jak pierwszy opium, objąć, kiedy pada to lewo. Czyli jest delikatniejsza kompresja na boki niż na środek, żeby ten wokal troszeczkę jeszcze wzmocnić, dopchnąć i uwydatnić na bokach, redukując dynamikę tylko w środku. I to jest jak pierwszy opium, musisz to objąć, kiedy pada to leje, ty nie możesz mnie dotknąć, widzę duszę przez okno, choć nie mogę i tak to generalnie brzmi w całości. Także to był Michał. Z Kozą było tyle łatwo, że Molhead już pomiksował u siebie. Kiedy za niego płacą, każdego już znam, w mieście czuję się jak mason. Znowu wokale Kamila i dostałem po prostu od niego grupę już zmiksowanych rzeczy, z którą się bardzo łatwo pracowało. Chciałem tylko wyciąć. Kiedy za niego płacą, każdego już znam, w mieście czuję się jak mason. Znowu twoja twarz go. Głównie te wartości. DSR Radiator. Również taki podobny zabieg, który zadział się u Michała, czyli midside. Kompresja multibandowa, delikatne podbicie dołu, w tym stopniu też było na etapie poprawek, także już jeżeli często jest tak, że jeżeli klient do mnie wraca z poprawką, podbij na przykład stricte jakiś ten jeden formant na dole, to wolę to robić po prostu wtyczką, która jest. Kiedy za niego płacą, każdego już znam, w mieście czuję się jak maso. W ten sposób. I widzę, że tu też było musiałby zadzieć się feedback pod tytułem podbij dół, kompensując jakby głośnością. Ok. Alright. So make it fuller. In essence. Adiego Nowaka nie mogę wam w całości pokazać, gdyż iż są tutaj po prostu wtyczki, których nie mam. Jest to Nektar, który, kurwa, I'm sorry, ale brzmi nijak. W sensie nie jest to wtyczka, za którą przepadam. Korzystałem z niej wiele razy. Lubię wtyczki, które są one-stop shopem, bo można z nich zrobić wszystko, ale ani ten delay, ani ten reverb, ani ta saturacja, która tam jest, nie brzmią specjalnie dobrze. Korektor jest na silniku Neutrona, którego brzmienia też nie lubię, więc z niego po prostu nie korzystam. Ozone, Multiband, DSR, Dynamic EQ. Tutaj były ścinane sybilanty. W zasadzie możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda i co tam jest. Tutaj nam się to nie odpali. Ok, czyli tutaj zadziałał ten sam mechanizm. Alright. Adi Nowak. Quick Child. Czyli to były takie katy, kompresor, echo, nie na wysyłkach, tylko od razu na grupie, radiator oraz dynamic EQ. Tutaj zadziałał Quickchild 660, czyli emulacja Fairchilda. Jeżeli miałbym to robić z tych rzeczy, które mam dostępne teraz, to skorzystałbym najprawdopodobniej z VCA kompresor. On zachowuje się w miarę podobnie. No i to jest wokal stack Adiego Nowaka. Świadka mi purpurowe obłokiem gła i rosa. Patrzą, słyszą, czują, cicho płaczą, nic nie mówią, ale pewny bądź zakakują to bosowi w niebiosach. Osądzi to, kiedy wyparują i zabiorą głos.
w miarę prosty w obsłudze z racji tego, że musiałem tylko dodać delikatne strojonko for effect, of course, dublerek na tą oktawkę, którą miałem u niego. Tutaj już są jakby same oktawki przy harmoniach. Are there? Nie. To jest unisono lewe, unisono prawe, kolejne unisono i oktawki. To już do samego końca. Wobec czego... Tak, to był taki miks trochę a la SB Mafia. W sensie jakby miał być gritty, punchy, octave stacks, to w zasadzie jest miksowanie jakby... No, okej, okay, Adi nie jest w SB Mafii, I know, ale to jest mniej więcej sound, do którego pewnie jest przyzwyczajony, wobec czego tak tutaj się to zadziało. Raczej jest puszowanie saturacją, kompresją i kompresją multibandową na samym końcu, jeżeli chodzi o mastering. Coś, czego nie chciałem. Kawałek low mid, high mid, to są te wartości. Clay bardzo delikatny, niedużo. Spectral Shaper dla zdjęcia dodatkowego tych sybilantów na samym końcu. Ozonic, o, nie korzystam w sumie z tego już w taki sposób, raczej rzadko, ale trochę EQ, delikatna kompresja midside. Ta side'owa jest w formacie smooth. Jeden limiter, drugi limiter. Pomiar jest najprawdopodobniej w integracji w okolicach około 14. Po wyrównywaniu może ta wartość się jakby względem innych kawałków wahnęła o jedne, dwa lufy w górę czy w dół. No i to jest w sumie tyle. Przyjemna robota. Było trochę kombinowania z tymi vocal stackami, natomiast to jest to, jak to wygląda w pigułce. No i to z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba cała płytka. Dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć. Może jakiś tutorial na jakiś temat, może wam brakuje z masteringu, z kompresji, czegoś, jeżeli ktoś chce miksiki, zmiksować swój trap na autotune, to też zapraszam, autotune jest, działa, niezmiennie, także tak. Hejka!